Rządzący planują przeprowadzić referendum w dniu wyborów do parlamentu 15 października. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie będą głosować nad rządowym wnioskiem. Póki co znamy 4 referendalne pytania, ale bezpartyjni samorządowcy mają swoje propozycje. Pytania, które trafią pod sejmowe obrady, dotyczą własności spółek Skarbu Państwa, wieku emerytalnego, muru na granicy polsko-białoruskiej i przyjmowania nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki na rzekomy rozkaz struktur unijnych. Nie ma pytań o inflację, służbę zdrowia czy innych tematów, które w ostatnich miesiącach pozostają bez odpowiedzi rządzących. PiS zapowiedział pytania tak trywialne, tak ośmieszające referendum, że druga strona mówi, będziemy bojkotować referendum. To nie o to chodzi. My jesteśmy za tym, aby referenda były świętem demokracji, dlatego proponujemy prawdziwe referendum. Jutro prześlemy do pani marszałek Sejmu i do pana premiera Morawieckiego nasze propozycje pytań referendalnych. Pytań, które rozstrzygają sprawy ważne dla Polaków, ale nie są elementem wojny polsko-polskiej. Te 4 pytania zaproponowane przez PiS są naprawdę karygodne. Bardzo złe jest sugerowanie tych odpowiedzi, które są już w samym pytaniu wskazujące różnego rodzaju rozwiązania. Pytania przedstawione przez bezpartyjnych samorządowców bezpośrednio wiążą się z programem, który już ogłaszali. PiT 0% dla osób pracujących, bezpłatne obiady dla dzieci w szkołach podstawowych i bezpłatna komunikacja kolejowa na poziomie regionalnym dla wszystkich. PiT 0 to jest gwarancja wyższych zarobków o około 20% dla osób pracujących. Jest to sprawniejsza demokracja. Urzędy skarbowe będą miały łatwiejszy sposób rozliczania nas, dzięki czemu będą mogły zająć się innymi sprawami, jak choćby walką z pozyskiwaniem VAT-u. Obecnie opieramy się na cateringach, różnicowane są dzieci lepiej sytuowanych rodziców, mniej sytuowanych. Dzieci korzystające z pomocy GOPS-ów są stygmatyzowane. Nie, nie pozwólmy na to. Te obiady będą kosztowały około 3 miliardów złotych. Chcemy wprowadzić bezpłatną komunikację regionalną dla wszystkich mieszkańców Polski. Przychody wszystkich kolei regionalnych kraju za poprzedni rok to było około 2 miliardów złotych, dlatego proponujemy pytanie do mieszkańców, czy chcemy bezpłatnej kolei regionalnej przez cały rok dla wszystkich, czy wolimy te środki przeznaczyć na wspieranie mediów narodowych. Bezpartyjni samorządowcy od 2019 roku tworzą na Dolnym Śląsku koalicję z PiS-em. Szczerze mówiąc, atakujemy PiS za ich pytania, więc nie wiem, czy ta koalicja nam pomoże. To jest koalicja na szczeblu regionalnym. My mówimy o wyborach parlamentarnych, dlatego kierujemy nasz postulat do pana premiera i do pani marszałek z nadzieją na to, że w Sejmie znajdują się rozsądni posłowie, którzy jednak dojdą do wniosku, że święto demokracji, jakim jest referendum, nie zasługuje na bojkot, ale warto porozmawiać rzetelnie o pytaniach, być może dołożyć jeszcze jakieś jedno pytanie. Warto przypomnieć, że każdy wyborca może zadecydować w dniu wyborów, czy chce wziąć udział w referendum. Nie jest to obowiązkowe i nie wyklucza się z braniem udziału w wyborach do parlamentu. Aby wyniki referendum były wiążące, musi zagłosować więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Przeprowadzenie referendum w dniu wyborów to 3 miliony złotych. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.